siatkówka i piłka nożna. Te dyscypliny ponownie dominować będą w wydaniu serwisu sportowego Kroniki. Rafał Koczek, witam bardzo serdecznie naszych widzów i zapraszam na podsumowanie tego, co w ostatnich dniach działo się na sportowych arenach regionu. Rozpoczynamy od drugiej ligi siatkarzy. Sympatycy KKS-u nie mogą narzekać na brak wrażeń. Nasi siatkarze po raz kolejny zafundowali im sporą dawkę emocji. I choć tym razem gospodarze nie wygrali, to i tak zasłużyli na szacunek kibiców. Zapraszam na relację z meczu z Awią Świdnik. Siatkarzy KKS-u Kozienice w siódmej kolejce czekało bardzo trudne zadanie. W sobotę zespół Marka Grzelczaka i Michała Kality podejmował prowadzącą w tabeli Awię Świdnik. Kozieniczanie na pewno nie byli faworytem meczu. Choć z każdą kolejką grają coraz lepiej i wygrali trzy ostatnie pojedynki, to jednak drużyna z miasta helikopterów ma w swoim składzie dobrych, doświadczonych siatkarzy oraz aspiracje, by po kilku latach powrócić do pierwszej ligi. Z drugiej strony, gdy grasz u siebie z liderem tabeli, który dotąd wygrał wszystko za 3 punkty, nie czujesz presji wyniku, a dodatkowa motywacja jest zupełnie zbędna. Trener Grzelczak w wyjściowej szóstce musiał dokonać jednej zmiany. Na środku bloku Kamil Kapusta zastąpił nieobecnego na spotkaniu Krzysztofa Jeziorowskiego. Ten miał bardzo ważny powód, by w tym czasie być zupełnie gdzie indziej. Zaledwie kilkanaście godzin wcześniej na świat przyszła Krysia, córeczka Moniki i Krzyśka. Drugi z środkowych Bartłomiej Koryciński, w przyjęciu Daniel Ostrowski i Kacper Kendra. Atakujący Marcin Obremski i na libero Robert Głogowski. Nieobecny w naszej kadrze był także Maciej Kałasz, a Michał Koryciński po kontuzji dopiero powoli wraca do zdrowia. Poprzednie starcie ligowe zespołów z Kozienic i Świdnika, a było ich 4, nigdy nie zakończyły się w 3 odsłonach. Nasz zespół wygrał tylko raz, u siebie 3-1 przed 2 laty. Na powtórkę takiego scenariusza i podtrzymanie reguły długich i zaciętych rywalizacji z pewnością nie wskazywał pierwszy set. Podopieczni Sławomira Czarneckiego od początku bombardowali gospodarzy zagrywką. Właśnie ogromne problemy w przyjęciu sprawiły, że Awia szybko uciekła na kilka punktów. Na początku gry w ataku starał się trzymać Obremski, ale później i on miał problemy ze zdobywaniem punktów. Kozieńczanie nie potrafili przeciwstawić dobrze funkcjonującej ekipie ze Świdnika ani zagrywki, ani bloku. Szybko stało się jasne, że nie mamy w tej odsłonie czego szukać. Szybkie 25-17 i prowadzenie Awi 1-0. Zupełnie inaczej wyglądała druga partia. Dopiero w niej gospodarze wytoczyli armaty i pokazali, że również potrafią uprzykrzyć życie zagrywką. Obremski pierwszy naruszył tym elementem dobrze dotąd funkcjonujące przyjęcie Awi. Zaczęło się od prowadzenia KKS-u 7-3 i już do końca goście zmuszeni byli gonić wynik. Po serwisie Kendry przewaga sięgnęła 5 punktów, a gdy w pewnym momencie Kozieńczanie poprawili także grę w obronie i udało im się postawić punktowy blok, wyglądało to bardzo obiecująco. A z serwisowy Kapusty na tablicy wynik 20-13 i niemal wszyscy byli przekonani, że za chwilę w meczu będzie remis. Innego zdania byli tylko goście, którzy do końca nie złożyli broni. Nawet gdy było 24-19, potrafili obronić 4 piłki setowe. Szczęście uśmiechnęło się jednak do naszych siatkarzy. W kolejnej akcji jeden z rywali dotknął siatki i KKS zdobył upragniony 25 punkt. Trzecią odsłonę bardzo dobrze rozpoczęli podrażnieni porażką siatkarze Awi. Ponownie mieliśmy problemy w przyjęciu i od początku trzeba było gonić wynik. Tym razem udało się bardzo szybko zniwelować 5 punktów różnicy, na co wpływ miały także błędy własne popełniane przez rywali. Po asie serwisowym Kendry KKS po raz pierwszy w tym secie objął prowadzenie 12-11. I od tego momentu na parkiecie trwała wymiana ciosów. Duże napięcie było wyczuwalne w każdej akcji, a im bliżej końca, tym większe emocje. Także na trybunach, gdzie oba zespoły miały swoich sympatyków. Awia wygrała 3 kolejne akcje, odskakując na 20-17. Kozieńczanie odpowiedzieli kilkoma świetnymi piłkami i szybko wyrównali. Bohaterem KKS-u w końcówce tej partii był nasz kapitan. Obremski nie dość, że poczęstował rywali 2 trudnymi zagrywkami, to jeszcze skończył w tych akcjach 2 piłki na kontrze. Powtórka wyniku z poprzedniej odsłony 25-23 i prowadzenie KKS-u 2-1. To oznaczało, że nasz zespół jako pierwszy w tym sezonie zapunktuje w meczu z Awią. Czy będzie to komplet, czy 2, a może tylko 1 punkt? To miało się dopiero wyjaśnić. O 3 oczkach szybko należało przestać marzyć. Czwarta partia była manifestacją siły lidera tabeli. Goście grali o wiele lepiej w każdym elemencie, a po niektórych ich zagraniach, czy to w ataku, czy w obronie, gdzie walczyli z wielkim poświęceniem, naszym siatkarzom wyraźnie rzedły miny. Najbardziej jednostronny akt tego spektaklu zespół ze Świdnika wygrał 25-14, kończąc asem serwisowym Błażeja Czarneckiego. Piąty mecz KKS-u z Awią po raz trzeci miał rozstrzygnąć się dopiero w tiebreaku.
Mimo że zawodnicy obu zespołów musieli odczuwać trudy dwugodzinnej rywalizacji, utrzymali dobry poziom widowiska. Gra punkt za punkt toczyła się do zmiany stron, gdzie Awia prowadziła 8-7. Druga część seta należała już jednak do gości, którzy pokazali, że nie przez przypadek są liderem tabeli. Dwa ataki skończone przez Pawła Rejowskiego i Awia przy stanie 14-11 miała piłkę meczową. Już pierwszą okazję, by zakończyć to spotkanie, wykorzystał Bartłomiej Żywno, atakując po bloku w aut. Po niesamowicie energetycznym i stojącym na dobrym poziomie spotkaniu, Awia wygrała w Kozienicach z KKS-em 3-2. Gospodarze pokazali, że w tym sezonie są w stanie powalczyć z każdym. I mimo porażki dostali od kibiców zasłużone brawa. Pozostałe dwa spotkania tej kolejki były bardzo jednostronne i oba trwały tylko 3 sety. Druga w tabeli Politechnika Lublin rozbiła w Ropczycach Błękitnych do 19-19 i 18. A Neobus Niebylec pokonał PZL Sędziszów Małopolski, dając ugrać gościom 19, 22 i 20 punktów. Pausowały Karpaty Krosno i AKS Rzeszów. Układ sił w czołówce tabeli został zachowany. Prowadzi Awia 17 punktów. Dwa oczka traci do niej Politechnika. Na trzecim miejscu pozostał nasz zespół. KKS w 5 meczach wywalczył 10 punktów. Jeden więcej niż Karpaty Krosno. Tabele zamykają jedyne drużyny bez zwycięstwa, AKS i PZL. Piłka nożna. W ostatniej kolejce pierwszej rundy Energię Kozienice podejmowała Pilice Białobrzegi. To był bardzo dziwny mecz. Gospodarze prowadzili już 3-1, a mimo to przegrali. W meczu kończącym rundę jesienną rywalem Energii Kozienice była Pilica Białobrzegi. W sobotę na stadion przy Sportowej zawitał wicelider tabeli, który jako jedyny nie przegrał dotąd na wyjeździe. Spotkania tych zespołów w ostatnich latach dostarczały sporej dawki emocji. Kozieniczanie, nawet nie będąc faworytem, potrafili sprawiać niespodzianki. Wystarczy wspomnieć ostatni mecz, wygrany przez Energię 2-0, gdy Pilica także była na drugim miejscu w tabeli. Spotkanie miało także dodatkowe smaczki. W drużynie prowadzonej przez Bolesława Strzemińskiego gra aż 6 zawodników, którzy kiedyś występowali w Kozienicach. Michał Kucharczyk, Damian Stanisławski, Rafał Stróżka oraz trójka, która klubowe barwy zmieniła przed tym sezonem. Bartłomiej Janiszewski, Bartosz Zawadzki i Bartłomiej Michalski. Tylko ten ostatni nie znalazł się w pierwszym składzie. Wyjściowa jedenastka Energii nie było zaskoczeniem. W bramce Paweł Różański. W obronie Michał Wasilewski, Michał Lament, Patryk Kendra i Marcel Grot. W pomocy Eugeniusz Kołodziejczyk, Mateusz Wójcik, Piotr Czerwiński i Bartosz Bogacz. Przed nimi Bartłomiej Książek i Daniel Dziupiński. Początek spotkania w wykonaniu obu zespołów był dość ospały i nieciekawy. Goście przeważali tylko w ilości stałych fragmentów, głównie rzutów rożnych, ale nie były one realnym zagrożeniem bramki Energii. W sumie przez ponad 20 minut brakowało godnych uwagi sytuacji bramkowych. I to był jedyny fragment spotkania, gdy kibice mogli narzekać na nudę. Później piłkarze zabrali ich na prawdziwy roller coaster. Takiej huśtawki nastrojów i emocji na Sportowej dawno nie było. Rozpoczęło się w wymarzony sposób dla gospodarzy. Po groźnym uderzeniu Kołodziejczyka i interwencji Filipa Adamczyka Energia miała jeden z nielicznych w pierwszej połowie rzutów rożnych. Dośrodkował Książek, źle interweniował bramkarz, a Piotr Czerwiński zachował się bardzo przytomnie w polu karnym. Od 25 minuty po golu 20-letniego wychowanka miejscowi prowadzili 1-0. Zanim Pilica miała szansę odpowiedzieć, kolejny stały fragment i kolejna bramka gospodarzy. Tuż przy narożniku pola karnego Zawadzki faulował Bogacza. Dobra pozycja dla lewonożnego zawodnika, więc nie mógł uderzać nikt inny niż Eugeniusz Kołodziejczyk. Kapitan Energii przymierzył idealnie i nie do obrony. Pół godziny gry i dwubramkowe prowadzenie zespołu Grzegorza Seremaka. Wyglądało na to, że w Kozienicach może polec kolejny z kandydatów do zajęcia pierwszego miejsca. Goście nie zamierzali jednak poddać się bez walki. Tuż przed przerwą udało im się w końcu zaskoczyć nasz zespół z rzutu rożnego. Dośrodkowanie Marcina Rawskiego uderzeniem głową na kontaktową bramkę zamienił Adrian Karasek. Co ciekawe, zawodnik znalazł się w wyjściowym składzie tuż przed meczem, gdy kontuzji w trakcie rozgrzewki doznał Michał Janowski. Po pierwszej odsłonie Energia prowadziła z Pilicą 2-1, a wszystkie bramki padły po stałych fragmentach gry. Drugie 45 minut dostarczyło jeszcze większych emocji. W jednej z głównych ról wystąpił Mateusz Baranowski, który po przerwie zmienił między słupkami kontuzjowanego Pawła Różańskiego. Golkiper Energii pewnie na długo zapamięta to spotkanie, ale nie będą to dla niego miłe wspomnienia. Nie uprzedzajmy jednak faktów, bo druga połowa zaczęła się bardzo dobrze dla naszego zespołu. Tym razem szybkie wyjście z piłką. Książek na pamięć do Ciupińskiego. Ten poczekał, odegrał. Dobre podanie Książka na lewą stronę.
Piłkę przepuszcza Czerwiński, przyjmuje ją Kołodziejczyk i uderza z 16 metrów. Interweniuje Adamczyk, ale przy dobitce Książka jest bez szans. Napastnik spojrzał jeszcze, czy sędzia liniowy nie podniósł chorągiewki. Ale spalonego w tej sytuacji na pewno nie było. Linię obrony złamał Maciej Kęcel, który próbował zablokować uderzenie Kołodziejczyka. Od 55 minuty ponownie dwie bramki przewagi Kozienic. A po godzinie gry mogło być nawet 4-1. Zabrakło bardzo niewiele, by Kołodziejczyk zdobył bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego. Takie trafienia to rzadkość, ale w tym meczu gol z narożnika boiska i tak padł. Tylko kilkanaście minut później. Trudno zrozumieć i wytłumaczyć, co stało się w ostatnich 30 minutach spotkania. Przewaga, na którą Kozienniczanie ciężko pracowali przez ponad godzinę, została roztrwoniona zaledwie w 45 sekund. Zaczęło się od złego wybicia Baranowskiego wprost pod nogi Stróżki. Ten jednym podaniem uruchomił Kucharczyka. Gospodarze nie zdążyli ustawić się w obronie i najskuteczniejszy strzelec czwartej ligi zdobył kolejną bramkę. Białobrzeżanie poszli za ciosem i 20 sekund po wznowieniu gry był już remis 3-3. Podanie Tomasza Janiszewskiego trafiło do niepilnowanego Patryka Strusa, który z łatwością umieścił piłkę w siatce. Zarówno strzelec, jak i asystent na boisku pojawili się kilka minut wcześniej z ławki rezerwowych. Dobry nos trenera Bolesława Strzemińskiego. Dwa szybkie ciosy zupełnie rozbiły piłkarzy Energii, co rywale wykorzystali bez mrugnięcia okiem. Bardzo słabo wprowadził się w ten mecz bramkarz naszego zespołu. Niemal każda interwencja Baranowskiego była niepewna. Nerwowość ta udzielała się pozostałym piłkarzom. Blisko zdobycia samobójczej bramki był Michał Lament. W 72 minucie padł wspomniany wcześniej gol z rzutu rożnego. Marcin Rawski w ten sposób zaskoczył bramkarza Energii, dając prowadzenie swojej drużynie. Pilica w zaledwie 9 minut odwróciła losy spotkania z 1-3 na 4-3. A nie było to ich ostatnie słowo. W 87 minucie kolejny, 17 już rzut rożny. Centra Rawskiego i znakomicie w górę wyszedł Maciej Kęcel. Piąty gol dla gości i stało się jasne, że 3 punkty wyjadą z Kozienic. Więcej bramek kibice, którzy dotąd nie opuścili jeszcze stadionu, już nie oglądali. Energia po pełnym zwrotu w akcji spotkaniu przegrała z Pilicą Białobrzegi 3-5. Dobrze, że piłkarska jesień potrwa tydzień dłużej. Będzie okazja do rehabilitacji i miejmy nadzieję pożegnania się z własnym stadionem w lepszych nastrojach. Ostatnią kolejkę rundy jesiennej rozegrali piłkarze czwartej ligi. Skuteczność nie zawiodła. 8 spotkań przyniosło 27 bramek. Najwięcej, bo aż 8 padło w Kozienicach. Energia, choć prowadziła już 3-1, przegrała z Pilicą Białobrzegi 3-5. Kolejne bezapelacyjne zwycięstwo lidera. Pogoń rozbiła rezerwy Radomiaka 6-0. Zespół z Grodziska Mazowieckiego w 3 ostatnich meczach zdobył 19 bramek, nie tracąc żadnej. W jednym z ciekawie zapowiadających się spotkań kolejki, 5 w tabeli MKS Piaseczno, po golu z rzutu karnego wygrał z 3 w stawce Oskarem Przysłucha 1-0. Bez niespodzianek w Karczewie i Mszczonowie, gdzie wygrali wyżej notowani gospodarze. Mazur ograł Perłę 2-0, a Mszczonowianka pokonała Spartę 3-0. Trzeci z kolei, a 10 w sezonie triumf Błonianki, która u siebie wygrała z rezerwami Znicza 2-1. Po serii 4 porażek punkt wywalczył Beniaminek z Unina. Orzeł zremisował 1-1 z Wilgą Garwolin. W ostatnim meczu kolejki LKS Promna słabszy od klubu sportowego Raszyn. Zespół Pawła Płotenta uległ 0-2. Mistrzami jesieni zostali piłkarze z Grodziska Mazowieckiego. Pogoń zdobyła aż 42 punkty. Jedyne 3 oczka tracąc w Kozienicach. 7 punktów mniej od lidera ma Pilica. Na trzecie miejsce awansowała Błonianka, a tuż za nią jest Oskar. Energia spadła o 1 pozycję. Nasz zespół z dorobkiem 23 punktów zajmuje 7 miejsce. W najtrudniejszej sytuacji na półmetku rozgrywek są LKS Promna 15, Sparta Jazgarzew 14, Znicz Pruszków 13 i Orzeł Unin 12 punktów. Zespołem, dla którego czwarta liga to zdecydowanie za wysokie progi, jest ponownie Perła Złotokłos. Przegrała wszystkie spotkania, zdobywając w nich zaledwie 2 bramki, a tracąc aż 61. Runda jesienna zakończyła się w lidze okręgowej oraz klasach A i B. W okręgówce zmiana lidera. Mistrzami jesieni zostali piłkarze z Warki. Z 7 drużyn ziemi kozienickiej, które grają w tych ligach, wygrały tylko Plon Garbatka i WKS Zajezierze. Reszta musiała przełknąć gorycz porażki. Kampo Liga Okręgowa to ostatnia kolejka rundy jesiennej. Lider Centrum Radom przegrał w Lipsku z Powiślanką 0-1.
tym spotkaniu sędzia pokazał aż 10 żółtych kartek i jedną czerwoną. Vitelider Warka nie miał problemów z pokonaniem Potworowa 5-0. Zwycięstwo odniósł również Proch Pionki, pokonując Iwżankę 2-0. Atut własnego boiska wykorzystała Jodła, wygrywając z Groźnym Mazowszem 3-1 i taki sam rezultat w spotkaniu z Karyszewianki z Legionem Głowaczów. Pilica Nowe Miasto przegrała 5. mecz z rzędu, tym razem z Orłem Wierzbica 0-2. Podział punktów w Szydłowcu, gdzie Szydłowianka zarbicowała z Zawiszą Sienną 2-2. Gryf wygrał z Zamłyniem Radom 4-3. Było to dość szczęśliwe zwycięstwo, bowiem bramkę na 3-3 zawodnicy Gryfa zdobyli w 88 minucie spotkania, a zwycięską w doliczonym czasie gry. Mistrzem jesieni została Warka, 34 punkty, tuż za nią plasują się Centrum i Proch Pionki. I prawdopodobnie ta trójka walczyć będzie o awans do czwartej ligi. Gryf Policzna, Beniaminek, zajmuje dobre 8 miejsce, 21 punktów, a na dole od kilku kolejek bez zmian Legion 13 punktów, Skarszywianka również 13, a tabelę zamyka Pilica Nowe Miasto punktów 12. Klasa A. Trzeciej porażki doznały Rezerwy Energii, tym razem przegrywając w Tczowie z Gracją 2-4. Bramki dla Kozienic zdobyli Przemysław Stępiński i Damian Pawlik. Lider Królewscy Jedlnia rozbił Rudę Wielką 6-0. Kolejna porażka Megawatu, który przegrał tym razem w Kowali 1-4. Iskra Gus pokonała Akcję Jastrzębia 2-0. Dobry występ Plonu Garbatka, który w spotkaniu wyjazdowym rozbił Chomentów 7-2. Wyjazdowe zwycięstwo odniosła również Zwolenianka z Woleń, pokonując Gryfię 3-0. A Polonia wygrała wysoko z Magduszewem 5-1. Mistrzem jesieni została drużyna Królewskich Jedlnia, 34 punkty, na drugim miejscu Rezerwy Kozieniec i Zwolenianka po punktów 30. Plon Garbatka jest na miejscu 8, 21 punktów, a tabelę zamykają Magnuszew 7 punktów i najsłabszy zespół w tej klasy Megawatt Świerże Górne zaledwie z 1 punktem na koncie. Klasa B i ostre strzelanie napastników, którzy łącznie zdobyli aż 44 bramki. W najciekawszym spotkaniu Legion Suskowola pokonał KP Stanisławice 5-3. Wyjazdowe zwycięstwo odniósł Vitelider Ruszkowia, pokonując Maków 5-2. 11 bramek w Chotczy, gdzie tamtejsza Wisła przegrała z Jastrzębiem 3-8. Wyjazdowe zwycięstwo odniosła również Wisła Solec, pokonując Postęp Łaziska 5-2. Wideo Ciepielów wygrało u siebie z Chubalem Chlewiska 5-1, a trzecie zwycięstwo w rozgrywkach zanotowało Zajezierze, pokonując w Zalesicach tamtejszy LZS 4-1. W fotelu lidera przezimuje Legion Suskowola, który zgromadził komplet 36 punktów. Na drugim miejscu jest Ruszkowia Borkowice, 3 punkty mniej, a trzecie miejsce ze sporą statą zajmują Stanisławice, punktów 26. Na dole tabeli Zajezierze 9 punktów, Zalesice 4 i Postęp Łaziska 3 punkty na koncie. Pozostajemy przy piłce nożnej. Byli zawodnicy ziemi radomskiej uczcili stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W przeddzień rocznicy rozegrali turniej oldboyów na boisku przy Zespole Szkół. Cztery drużyny oldboyów wzięły udział w turnieju zorganizowanym w Kozienicach z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie odbyło się w sobotę 10 listopada na boisku Zespołu Szkół nr 1. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał prezes Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Sławomir Pietrzyk.
Towarzyszyli mu wiceburmistrz Kozienic Małgorzata Bebelska, dyrektor Wydziału Promocji w Urzędzie Miejskim Jarosław Traczyk i przedstawiciel starostwa Krzysztof Kajm. Celem jest to, aby uświęcić stulecie odzyskania niepodległości. Cieszymy się, że jako środowisko piłkarskie możemy w tym święcie brać udział i w tak fantastyczny sposób uhonorować. Przez kilka sezonów prowadziliśmy rozgrywki Ligi Old Boyów, więc Kozienice są bardzo gościnne. Cieszymy się bardzo, że mamy tutaj takich partnerów, takich jak właśnie Texas, jak Caceres, jak Urząd Miejski. To naprawdę dobrzy partnerzy i możemy na nich zawsze polegać. Stąd dlatego też tutaj organizacja tego turnieju. Turniej poprowadził Mirosław Jakubiec, trener młodych piłkarzy Energii Kozienice. Na boisku obok gospodarzy spotkali się piłkarze powyżej 40 roku życia ze Zwolenia, Zwarki i Białobrzegów. Najstarszym okazał się 60-letni zawodnik Pilicy Białobrzegi Mirosław Pękacki. Było więcej zespołów. Stwierdziliśmy, że te zespoły, które się zgłosiły pierwsze, będą dzisiaj grać. Z pewnością moglibyśmy tutaj grać na kolejnych boiskach, natomiast rzeczywiście poziom sportowy, jak widać, bardzo fajny i cieszymy się, że te zespoły dzisiaj są z nami. Na murawie mogliśmy zobaczyć wiele osób, które w swoim czasie miały swój wkład w sukcesy m.in. kozienickiej piłki nożnej. Sędziowali Łukasz Wrochna i Michał Molenda. W każdym zespole znajdziemy zawodników, którzy grali na najwyższym szczeblu rozgrywek. Choćby w Pilicy Białobrzegi mamy Jacka Kasprzaka, który na co dzień reprezentował choćby zespół Legii Warszawa, zdobywał z tym zespołem Mistrzostwo Polski. W Energii Kozienice mamy Pawła Potenta, który grał również na najwyższym szczeblu rozgrywek, Grzegorza Seremaka. Mamy również zawodników w Zwoleniu, takich jak Marek Oczkowski. I można by tak wyliczać, to są naprawdę zawodnicy, którzy kiedyś grali na bardzo wysokim poziomie. I dzisiejsza młodzież ma od kogo się uczyć, bo ci zawodnicy są dzisiaj również trenerami. W pierwszym meczu Energia Kozienice zagrała ze Zwolenianką Zwoleń. Już w pierwszych minutach spotkania padła bramka. Strzelcem okazał się Andrzej Czaplarski. Chwilę później zdobył drugiego gola dla drużyny. W tym spotkaniu dla Energii padły łącznie 3 bramki. Trzecią zdobył Grzegorz Seremak. Mecz zakończył się wynikiem 3-2 dla gospodarzy. W tym samym czasie na drugim boisku grała Pilica Białobrzegi z Warką. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Drugi mecz Energii zakończył się przegraną 1-3 z Pilicą. Na drugim boisku Zwolenianka wygrała 5-0 z Warką. W ostatnich rozgrywkach turnieju Energia zmierzyła się z Warką i tym razem wygrała 2-1. Obok nich grała Pilica Białobrzegi ze Zwolenianką Zwoleń. Zwolenianka wygrała wynikiem 3-0. Po podsumowaniu wyników okazało się, że gospodarze są zwycięzcami turnieju. Zawodnicy Energii otrzymali puchar. W nagrodę nasi piłkarze pojadą też na finał Pucharu Polski, który odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bilety zawodnikom wręczył burmistrz elekt Piotr Kozłowski. Drugie miejsce zajęła Zwolenianka, trzecie Białobrzeska Pilica, a czwarte KS Warka. Wszyscy uczestnicy oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali albumy wydane z okazji 40-lecia Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W skład zwycięskiej Energii Kozienice weszli Paweł Domański, Remigiusz Bajer, Paweł Hołuj, Radosław Luśtyk, Marek Jasik, Łukasz Czaplarski, Grzegorz Seremak, Andrzej Czaplarski, Marek Brodowski, Tomasz Sadowy i Arkadiusz Wójcik. Turniej został zorganizowany przez Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej we współpracy z Kozieńskim Centrum Rekreacji i Sportu oraz restauracją Texas. Na koniec jeszcze wieści ze świata lekkiej atletyki i strzelectwa. Tu także imprezy i zawody z okazji stulecia niepodległej Polski. 11 listopada w Puławach odbyły się biegi niepodległości, w których prym biedli młodzi biegacze UKS Olimp Kozienice, zwyciężając w 4 kategoriach wiekowych. Na dystansie 1000 metrów zwyciężyli Aleksandra Strzelczyk, Aleksandra Sot, Martel Seremak, a w biegu na 1200 metrów wygrał Jakub Strzelczyk. Drugie miejsce na 1 km wywalczył Gabriel Pierzchała, a na trzecim miejscu uplasowała się Julia Sot. Tuż za podium, na czwartym miejscu w roczniku 2004-2005 uplasował się Wiktor Krawczyk. Pozostali zawodnicy Olimpu w większości uplasowali się w pierwszych dziesiątkach. Kolejny dobry start Krzysztofa Kozłowskiego.
Strzelec Hamera Kozienice dwa razy stanął na podium w zawodach klasyfikacyjnych we Wrocławiu. Od 8 do 11 listopada odbywał się tam memoriał imienia Leopolda Kałuży z okazji stulecia niepodległości. Kozłowski zajął trzecie miejsce w pistolecie pneumatycznym 40 strzałów, a w mikście wraz z Martą Barszczak z warszawskiej Legii stanął w tej samej konkurencji na drugim stopniu podium. W tym wydaniu serwisu sportowego to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję, do zobaczenia.